Myślę dla wszystkich z nas, dla każdego z nas. Dla naszego zboru, ale szczególnie dla tych, którzy tu są przed wami, siedzą, spoglądają na was. Wy macie możliwość spoglądać na ich twarze, oglądać ich. I pokrótce chciałbym poprzez kilka miejsc Bożego Słowa przejść w takiej myśli, jaką Bóg okazuje łaskę człowiekowi. Jaką Bóg okazuje wielką miłość człowiekowi. Że w wielkiej swojej miłości, w wielkim swoim miłosierdziu, aż po dzień dzisiejszy otacza nas swoim błogosławieństwem. I to, co człowiek zepsuł w raju, to, co człowiek zlekceważył, pomimo tego Pan Bóg nie pozostawił człowieka, że tak powiem, na pastwę losu. Pan Bóg nie pozostawił człowieka samego sobie, ale już w pierwszych chwilach słyszymy wypowiedź samego Boga i Ojca, zawartą w 3 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W 3 rozdziale i w 15 wierszu czytamy takie słowa, że Bóg mówi do szatana, że ty ukąsisz go w pięte, ale ono, potomstwo to, zdepcze ci głowę. Bóg okazuje łaskę. Bóg okazuje swoje wielkie miłosierdzie, swoją miłość okazuje względem swojego stworzenia, pomimo tego, że człowiek okazał się nieposłusznym woli Bożej i jego dziełu. Bóg ma plan. Bóg ma plan, jak odzyskać człowieka, jak odzyskać swoje stworzenie. Bóg ma plan, dlatego że jest miłością, dlatego że stworzył człowieka jako koronę swojego stworzenia. Przed człowiekiem stworzył wszystko, co jest potrzebne człowiekowi, było potrzebne do funkcjonowania na tej ziemi. Jako ostatecznie stworzył człowieka i posadził go w ogrodzie Eden. Uczynił dla niego wszystko poprzez jedno nieposłuszeństwo. Człowiek sprzeniewierzył się Bogu. A tak jak powiedziałem, Bóg ma dalej plan, bo Bóg jest miłością. I chcę to wyraźnie w tej usłudze podkreślać, abyśmy nie zapominali, że to z Bożej łaski, z Jego wielkiej miłości możemy być tu na tym miejscu i te osoby mogą dziś ślubować wierność swojemu Bogu, swojemu Stwórcy. I można by mówić o wielu miejscach, wskazywać na wiele miejsc Bożego Słowa, kiedy Bóg podkreśla i cały czas towarzyszy człowiekowi, towarzyszy swojemu stworzeniu. Pomimo tego, że się sprzeniewierzył, poprzez usta proroka Izajasza, i tutaj przeczytam kilka wierszy, w 42 rozdziale, na długo przed pojawieniem się Mesjasza, Jezusa Chrystusa, na długo przed pojawieniem się tego, który odda życie swoje za człowieka, Bóg przez usta Izajasza w 42 rozdziale i od 5 wiersza do 8 mówi tak. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Widzimy, Bóg w swojej miłości poprzez swojego sługę Izajasza wypowiada prorocze słowo na długo przed przyjściem Mesjasza, Jezusa Chrystusa, i daje pewną gwarancję, że pośle kogoś takiego, który będzie pośredniczył pomiędzy jego stworzeniem a nim samym. I mówi, że ja, Pan, powołałem Cię sprawiedliwości,
Mowa o Jezusie Chrystusie. Mowa o Zbawicielu. Słowa prorocze, które wypowiada przez usta Izajasza, mówi, że ja uczynię cię pośrednikiem. Jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa, powołał Bóg do społeczności z sobą i z człowiekiem. Dlaczego powołuje? Mówi, abyś otworzył oczy ślepym. Abyś otworzył oczy ślepym. Abyś wyprowadził więźniów zamknięcia. Abyś tych, którzy siedzą z więzienia, tych, którzy siedzą w ciemności. Często człowiek się burzy. Często człowiek się obraża. No przecież widzę. No przecież słyszę. No przecież rozumuję. A jednak do końca tak nie jest. To Bóg w swoim proroczym słowie mówi, że takiego pośrednika da. Takiego pośle na tą ziemię, aby pojednał człowieka z sobą, z świętym, odwiecznym Bogiem. Aby co? Aby otworzył oczy ślepym. I często, tak jak powiedziałem, obrażamy się na to słowo, bo jak może być? Przecież widzimy, przecież rozumiemy, a jednak Bóg jest wiarygodny. Bóg jest wiarygodny i mówi, że chce wyprowadzić więźniów z zamknięcia, że chce z więzienia wyprowadzić tych, którzy siedzą w ciemności. I widzimy, tutaj również chciałbym przejść do Nowego Testamentu. Widzimy, jak Pan Bóg swoje prorocze słowo wypełnia. Jak Pan Bóg dochowuje wierności. Pomimo to podkreślam kolejny raz, że człowiek sprzeniewierzył się Bogu. Ale Bóg w swojej miłości pozostaje wierny człowiekowi. Chce go zachować. Chce go ocalić. Chce mu darować wieczne życie. Chce mu darować zbawienie. Taka prosta rzecz, aby tylko to wziąć z jego ręki, z jego łaski. I tak wielu skorzystało. I dziś widzimy tych, którzy to przymierze będą zawierać z naszym Panem. I skorzystali z tej zbawiennej łaski. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. I od 25 wiersza, kilka wierszy przeczytam. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, od 25 wiersza czytamy. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Błogosławiony Symeon, człowiek, który bał się Boga, człowiek, który był oddany Bogu. Taka jest opinia o nim, sprawiedliwy i miał gwarancję, miał obietnicę, że ujrzy Chrystusa Pana, zanim odejdzie z tej ziemi. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. I tą obietnicę, tej obietnicy doczekał Symeon, człowiek, który był oddany dla Pana, oddany był dla Bożego dzieła. I kiedy z przepełnienia, z przekonania Ducha Świętego otrzymuje tą gwarancję, że to jest ten Mesjasz, którego oczekiwały ludy, narody, języki. Mówi, że teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Symeon jest czegoś pewny. I mówi, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Oczy Symeona widziały zbawienie w Jezusie Chrystusie, tym dziecięciu, który się narodził. Ale tak pewny był tego stanowiska Symeon. Mówi, zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Już nie tylko Bóg chce mieć przymierze ze swoim narodem izraelskim, ale chce mieć przymierze z każdym ludem, z każdym językiem, z każdym narodem. Mieć społeczność, aby człowiek oglądał Boże zbawienie. I w 31 wierszu czytamy, które przygotowałeś, to zbawienie przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów.
Światłość, która oświeci pogan. Poganie żyli w ciemności, żyli w niewiedzy, żyli w bałwochwalstwie, ale Bóg w swojej wielkiej miłości wyciągnął swoją dłoń. Bo poganie to też ludzie. Poganie to też stworzenie Boże. I z tej łaski dziś również myśmy skorzystali. Z tej łaski dziś korzystają ci, którzy tutaj siedzą w bieli. I tak jak powiedziałem, możemy wiele miejsc przytoczyć o Bożej wierności, o Bożym poselstwie. Chciałbym pokrótce jeszcze przejść do Ewangelii Mateusza z trzeciego rozdziału, kiedy czytamy, jak Jezus, który już przeszedł pewien okres swojego dzieciństwa, swojej młodości i dochodzi do takiego czasu, kiedy może podjąć pewną decyzję w życiu. I przychodzi do sługi, Bożego sługi Jana. I czytamy w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale i od 13 wiersza. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Pan Jezus, Mesjasz, Chrystus, Zbawca świata, przychodzi do Jana, aby wykonać Bożą sprawiedliwość. Przychodzi do Jana, aby uczynić coś, co było Bożym zamiarem, Bożą wolą. I mówi, ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Jan jest pewne rzeczy świadomy, że Jezus jest nadrzędnym, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Chrystusem, posłanym od Boga. I to Jan potrzebował chrztu od Jezusa. Ale co Jezus mówi? Ale Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, ustąp. Zgódź się na tą wolę, na tą sprawiedliwość. Ustąp, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Jan ustąpił. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój miły, którego sobie upodobałem. Ten jest Syn mój miły, którego sobie upodobałem. I tak jak czytałem w księdze Izajasza, to Bóg podjął takie stanowisko, taką decyzję, aby dać pośrednika, który będzie pośredniczył pomiędzy nim a człowiekiem. Okazuje wielką miłość dla człowieka. Okazuje wielką łaskę, dlatego że jest Bogiem miłości, że jest Bogiem wielkiego miłosierdzia dla grzesznego człowieka. I chwała Bogu za to. Niech Jego imię będzie wywyższone i uwielbione. Jezus, Pan Jezus wykonuje swoją działalność na tej ziemi. Od tego momentu, kiedy podjął się tej służby, kiedy podjął się działalności, czyni Boże dzieło, wypełnia Bożą sprawiedliwość, wypełnia Bożą wolę. I chciałbym tutaj również zacytować z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału. Kiedy Pan Jezus przed swoim odejściem, po swojej śmierci, której dokonał za grzech człowieka, ofiary zastępczej za grzech człowieka. Mówię, nie sposób jest tu wszystko powiedzieć, nie sposób je wszystko nadmienić. Będą bracia, którzy również będą usługiwać jeszcze, ale kiedy Pan Jezus odchodzi z tej ziemi, mówi tak, w 28 rozdziale i w 18 wierszu, a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Pan Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego, że stał się ofiarą za człowieka. Że stał się pośrednikiem za człowieka. Pośrednikiem nowego przymierza. I mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Już nie tylko mieli przystęp do Bożego oblicza naród izraelski. Już nie tylko naród wybrany, gdzie kiedy Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i zawarł z nim przymierze. Z Abrahamem. Teraz Bóg mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, bez względu na język, bez względu na pochodzenie, bez względu na narodowość, na kolor skóry i cokolwiek byśmy jeszcze nie wymienili. Mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I pomimo tego, że Pan Jezus
odszedł z tej ziemi około 2000 lat. Jest wierny swojej obietnicy. Że dziś widzimy Jego obietnicę, tych kilka osób, które tutaj siedzą w tej bieli i będą zawierać przymierze z Panem. Będą ofiarować Jemu wierność i chcą podążać za Nim. Chcą być Jego uczniami. Chcą podążać i wypełniać Jego sprawiedliwość. Bożą sprawiedliwość. Nie sprawiedliwość człowieka. Nie religię jakąś. Ale chcą podążać za swoim Zbawicielem i Panem Jezusem Chrystusem. Ja myślę, że my jeszcze raz serdecznie podziękujemy Bogu. Poprosimy również o Boże błogosławieństwo na ten czas, który będzie przed nami. Poprosimy o Boże błogosławieństwo dla zwiastowania Bożego Słowa, dla braci, którzy będą się dzielić Bożym Słowem jeszcze. Poprosimy o Boże błogosławieństwo dla śpiewanych pieśni. Poprosimy o błogosławieństwo dla każdego tu obecnego, aby Bóg każdego wypełniał swoim pokojem, swoją radością, a szczególnie tych, którzy tutaj będą ślubować wierność jedynemu Bogu, który stworzył niebo i ziemię i człowieka na obraz i swoje podobieństwo. Jemu niech będzie chwała, teraz i po wsze czasy. Amen.